Tutaj mamy dom, w którym niedawno wybuchł pożar. Wszędzie wisi taśma policyjna, ale jest tutaj pomieszczenie, które się zachowało. Naprawdę ciekawe. Tutaj na wejściu mamy taką komodę i całkiem fajne radio. Częściowo zjedzone przez korniki. Tutaj jest jeszcze coś. Kuchenka gazowa, piec. O kurde, to już jest więcej rzeczy. Używają go tutaj ludzie, którzy mają problemy z chodzeniem. Sprzęt grający. I jeszcze jedno pomieszczenie. Dziecięcy wózek. Dobra, idziemy, spróbujemy wejść do tego spalonego domu. Może coś tam się zachowało jeszcze. Może nie spaliły się wszystkie piętra? To się zaraz okaże. O kurde, ale musiał być fajer. Ło, nieźle. Zastanawiam się, czy podpalono go po opuszczeniu, czy najpierw podpalono, a później go porzucili po prostu mieszkańcy. Kasety, szlagry niemieckie. Zastanawia mnie, czy właściciele zdążyli uciec. Lodówka. I wiele innych rzeczy spalonych. A tutaj spiżarka? Nie, łazienka. Łazienka też zwęglona. Większość rzeczy się spaliła. Idziemy zobaczyć, czy pożar doszedł do góry. Oby nie. O kurde. Widać tutaj też wózek inwalidzki. Mam tylko nadzieję, że był pusty, gdy zapruszono ogień. Zobaczcie, wszystko spłonęło. Ale jaja. To musiał być salon. Wejście na górę, ale to za chwilę. Jest piwnica. A tutaj co? Też jakiś pokój. O, tutaj też był salon.
płytę CD. Wszystko zadymione. To był chyba jakiś ładny obraz. Raczej się go już nie da uratować. Idziemy zobaczyć do piwnicy. W piwnicy raczej nie było ognia. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na samym wejściu przetwory. Teraz tylko szukamy alkoholu. O kurde. Mięso. Sądzę, żeby było jeszcze dobre, ale ktoś tego nagromadził. Tam również kompoty. Chyba nie ma tutaj mocniejszych trunków. O kurczę. Co to jest? Gruszka czy? Nie wiem co to. Ale jest tego bardzo dużo. Ledwa pingwiny. Agrest. Jest i alkohol. Ciekawe jakie roczniki. O, tutaj dalej jest piwnica. Chyba pod całym domem. Co? Jakaś ziemianka. Widzimy fundamenty. Dżemy. Albo powidła. Dobra. Wracamy na górę. Będziemy kierowali się teraz na najwyższą kondygnację i liczę na to, że nie spłonęło wszystko. O kurde, albo jest zadymione, albo pożar dotarł i tutaj. Pokój. Hej. Kurde, myślałem, że ktoś tu jest. Pościel. Wszystko zadymione, więc tutaj nie dotarł pożar. Ciekawe jak w lodówce. Produktów nie ma. Może to była jakaś dodatkowa lodówka. Łazienka. Pampersy. Czyżby mieszkało tu też małe dziecko? Z tego wynika, że tak. Strych. Strych może być ciekawy, bo mógł tutaj nie dotrzeć ogień. Wszędzie pajęczyn. Ale czy jest tutaj coś ciekawego?
ciekawego? Ciężko powiedzieć. Ja nic nie widzę. Dobra. Schodzimy na dół. Ła, gleba. Ciekawe, czy jest woda. Nie, zakręcona. Ogród. Dobra, najwyższa pora. Zakończyć eksplorację. Niewiele mogłem wam pokazać. Niestety większość strawił ogień. Ale myślę, że i tak warto było tutaj przyjechać i zobaczyć, jak to teraz wygląda. Dobra, ja się z wami żegnam. Na razie. Do następnego.